pada grad, więc postanowiłem wejść na rower. Mówię, teraz już będzie jechało lepiej, bo będę jechał z wiatrem. A tutaj proszę, tabliczka, że to jest Velo Mazowia. No ustawiali na każdej bocznej drodze, ustawiali tabliczek Velo Mazowia. Wymyślili sobie jakiś szlak Velo Mazowia, który nie wiadomo dokąd prowadzi, skąd, dokąd, którędy. Po prostu każde jakieś miasto w Polsce ma jakiś szlak rowerowy, bo jest moda na rowery. No i tutaj też coś takiego powstało, tylko że po prostu ktoś naprodukował tych tabliczek. Naustawiali, nalepili, ponaklejali tych tabliczek wszędzie, na każdej bocznej drodze. Ale skąd ten szlak się wziął, dokąd on prowadzi, skąd on prowadzi, to jest czeski film, nikt nic nie wie. Velo Mazowia. Także jestem na Velo Mazowia, jakby się ktoś pytał. A teraz zaczyna padać śnieg, taki mokry. Tak, żeby było wszystko od wyjazdu. Takie rozlewiska muchawki. Trasa MTB, rower MTB, taki single track. Także nie jest najgorzej. A tak wylała muchawka tutaj. Ale jak wracaliśmy ze stoku z Igorem wczoraj, nie, przedwczoraj wieczorem, to przejeżdżaliśmy wieprz, to tam dopiero były rozlewiska. Tak ten wieprz wylał na jedno wielkie bagno, nie chciałbym tam wpaść samochodem. No ale to wiadomo, przy każdej rzece po zimie jest to samo. Teraz jadę centralnie pod ten wiatr, pod ten deszcz, tam śnieg. Tam śnieg z deszczem. Ale jest fajnie. Teraz centralnie pod wiatr. Mówię, komin cały mokry. Ale jest spoko. Raz jakiś czas trzeba się tak po prostu sponiewierać. O, są mi rowerzyści. Są ludzie. Myślałem, że nie będzie nikogo w taką pogodę, a tu biegają, są i na rowerach, tam ktoś biegnie też przede mną. Tutaj koleś na rybach. Teraz się fajnie jedzie z górki. Wiatrak już bardzo nie przeszkadza, bo jest osunięte lasem.
temperatura pokazywało mi wcześniej 3 stopnie, ale odczuwalna przez ten wiatr minus 2. A ja w ogóle wyszedłem dzisiaj na rower, bo w ogóle długo nie jeździłem, w ogóle długo nic nie robiłem. 2 tygodnie praktycznie przesiedziałem w domu, przeleżałem, bo miałem kontuzję po siłowni i nie mogłem ani na rower, ani siłownia, ani nawet na stacjonarny w domu nie jeździłem. Ani na łyżwy. Ani na łyżwy. Chciałem dzisiaj iść na łyżwy z Igorem, ale wróciliśmy przez wczoraj ze snowboardu. Byliśmy na snowboardzie na stoku 2 dni. I on, Igor wczoraj jeszcze poszedł na nocne skakanie na trampoliny i też ma też kontuzję nogi. I dzisiaj już na łyżwy nie chciał, a zresztą ma tam się coś uczyć, bo koniec ferii. Mówili, że na łyżwy jutro, bo kolano go boli dzisiaj. Dwa całe dni praktycznie na stoku spędziliśmy na snowboardzie, a wczoraj jeszcze miał nocne skakanie na trampolinach od 8 do 12 w nocy. Od 20 do 24. No i też ma jakąś kontuzję. Więc pomimo tej pogody postanowiłem, że dosyć tego siedzenia w domu, leżenia, jadę na rower. No i fajnie. Trochę ściąpi jeszcze, ale już tak niedużo, ale wszystko jest mokre. No ale już tak nie pada, przynajmniej jak wyszedłem z domu, jak padało. To w ogóle jak wyszedłem, padał grad. Ale jeździ się teraz dosyć fajnie. Trochę jeszcze gaz przeszkadza. Ale za chwilę będę tak się ustawiał, że zajechał z wiatrem. Wszystko zgarnia. Spokojniej tutaj, nie wieje już tak, trochę mniej pada.